Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem opowiedzieć parę słów na temat homoseksualizmu. Temat jest dość trudny, może głównie dlatego, że czasami nie rozumiemy, na czym problem polega. Dlaczego Kościół się czepia, dlaczego Kościół jest przeciwny małżeństwom homoseksualnym. Jeżeli dorosłe osoby chcą coś robić, to jest ich sprawa tylko i wyłącznie. No. Więc chciałem trochę na ten temat powiedzieć, przy czym postaram się powiedzieć coś na ten temat nie tyle w aspekcie religijnym, aczkolwiek oczywiście coś będzie też na ten temat, tylko z punktu widzenia społecznego. Bo przede wszystkim chciałem zauważyć, że nie ma żadnych praw w żadnym kraju na świecie chyba, może z wyjątkiem krajów muzułmańskich, gdzie mieszkańcy wyznają religię muzułmańską, gdzie panuje islam, gdzie homoseksualiści, osoby o skłonnościach homoseksualnych są pozbawione jakichkolwiek praw. W Polsce czy w Stanach Zjednoczonych każde jedno prawo, które dotyczy każdego obywatela, dotyczy każdego obywatela, bez względu na to, czy on jest homoseksualistą, czy jest heteroseksualistą, czy w ogóle nie ma żadnej orientacji seksualnej. Nie znam żadnego prawa, które by mówiło, że ktoś nie może czegoś robić, dlatego że sypia z taką osobą, a nie z inną. Warto sobie zdać tę sprawę, bo gdy mówimy o prawach homoseksualistów, to oni mają wszystkie prawa, mają dokładnie takie same prawa jak inni, po prostu to, jakie kto ma skłonności czy orientację seksualną, powinno być jego prywatną rzeczą. Nie powinno się o tym chodzić, opowiadać i krzyczeć, że mnie się należą jakieś szczególne prawa, dlatego że ja akurat preferuję sypianie z mężczyzną niż z kobietą, czy w przypadku kobiet odwrotnie. W społeczeństwach są grupy, które mają rzeczywiście specjalne prawa i jest to naturalne. Państwu zależy w sposób szczególny na pewnych osobach z jakichś względów i państwo ma prawo ustanowić jakieś przepisy, które tę grupę będą wspomagać. W PRL-u taką grupą byli górnicy, ponieważ głównym problemem komunistycznej Polski był brak twardej waluty, brak wymienialnych pieniędzy tak zwanych, bo polska złotówka wtedy nie miała żadnej wartości, a jedynym w zasadzie źródłem otrzymywania tej twardej waluty, głównym źródłem otrzymywania tej twardej waluty był eksport węgla. Więc państwo nadało specjalne prawa górnikom. Mieli lepsze warunki pracy, znaczy praca była bardzo ciężka, nie w tym sensie lepsze, że nic nie robili, że lekko pracowali, ale po prostu inne przepisy dotyczące przechodzenia na emeryturę, jakieś tam deputaty węglowe na Śląsku było zawsze lepsze zaopatrzenie niż na przykład w Krakowie. Także z punktu widzenia państwa się to opłacało. Podobnie jest, jeśli chodzi o policję, wojsko, o osoby pracujące w rządzie. Oni mają pewne przywileje, ponieważ z punktu widzenia państwa są to grupy społeczne, które służą społeczeństwu i państwu zależy na tym, żeby te osoby otrzymywały jak najlepsze wynagrodzenie, żeby zachęcić najlepszych ludzi do szukania kariery w tych zawodach. Inną taką grupą społeczną, która ma pewne prawa specjalne, są małżeństwa. Małżeństwo ma pewne ulgi podatkowe, ma pewne przepisy, dotyczą tylko małżeństw. Dlaczego? Ponieważ społeczeństwo jest zbudowane z rodzin. Jeżeli nie ma silnych rodzin, jeżeli nie rodzą się dzieci, to społeczeństwo przestaje istnieć, więc z punktu widzenia państwa rodzina jest niezwykle ważną instytucją. Przez całe wieki, jak Polska była pod rozbiorami, jak Polska była rusyfikowana na wschodzie i germanizowana na zachodzie, gdy Prusacy i Rosjanie starali się wynarodowić Polskę, Polska przetrwała dlatego, że przetrwał polski naród, przetrwał polski język. Dopóki ludzie mówili po polsku, dopóki przekazywali swoim dzieciom
miłość ojczyzny, pokazywał im symbole narodowe, czyli historię i przede wszystkim język. Język to jest to, co nas łączy. My wszyscy, którzy mówimy po polsku, jesteśmy Polakami. Moje dzieci mówią po polsku w dalszym ciągu, ale już mówią słabo. Jeżeli moja córka czy mój syn wyjdą za mąż, ożenią się z Amerykaninem, który nie będzie mówił po polsku, to w domu zaczną używać angielskiego języka i moje wnuki już nie będą mówiły po polsku, już nie będą Polakami. Będą wiedziały, że dziadek był Polakiem i że dziadek mówi po polsku i będą dumne z tego i będą wszystkim opowiadały na lewo i na prawo, że mój dziadek pochodzi z Krakowa. Nie zmienia to faktu, że będą Amerykanami, bo utracą język. No, ten język jest taką jakąś istotną rzeczą, dla której to wszystko nas łączy w jedną rodzinę właśnie. Dlatego właśnie państwo wspomaga rodziny. Dopóki dzieci się rodzą, dopóki tym dzieciom możemy przekazać naszą tożsamość narodową, to państwo istnieje, państwo jest silne. Dlatego właśnie jest wskazane i logiczne, i dobre, że państwo te rodziny wspomaga. Homoseksualiści, którzy żądają praw równych prawom rodziny, żądają praw nadzwyczajnych bez żadnego powodu. Jeżeli, tak mówię, nie jest być może kwestią państwa bezwyznaniowego, państwa laickiego, karanie czy regulowanie czegoś, co grupy religijne uważają za grzech. Jeżeli państwo nie uważa niemoralnego zachowania za grzech, nie ma podstaw do tego, żeby państwo karało coś takiego. Ale też nie ma absolutnie żadnych podstaw do tego, żeby wynagradzać tego typu osoby. Bo z punktu widzenia społecznego, z punktu widzenia państwa, związek dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet nie daje państwu nic. To nie jest rodzina. Nie ma tam dzieci. Nie buduje się społeczeństwo. Statystyki pokazują jeszcze całą masę innych negatywnych rzeczy związanych z tego typu grupą, jak homoseksualiści. Duża zachorowalność, wielka ilość samobójstw, niemoralność, w sensie częste zmiany partnerów. To wszystko powoduje destabilizację i wszystko powoduje koszty dla służby zdrowia dodatkowe, więc z punktu widzenia państwa nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby im nadawać specjalne przywileje. Dlatego ze społecznego punktu widzenia powinniśmy być wrogami idei, żeby nadawać specjalne prawa homoseksualistom. Tak jak mówiłem, nikt im nie odbiera żadnych innych praw. Mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, mają prawo, żeby głosować, mają prawo, żeby iść do wojska, mają prawo pracować, płacić podatki, iść na emeryturę. No, jakiekolwiek inne prawa ludzie mają i obowiązki, oni też mają. I nikt naprawdę nie powinien wiedzieć, z kim oni sypiają, bo jeżeli rzeczywiście przyznamy komuś specjalne prawa z tego powodu, że on preferuje sypać z taką czy inną osobą, to jak to uzasadnimy, na jakiej podstawie? A jeżeli mieszka ze sobą brat z siostrą, po prostu mieszkają razem, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, czy dwie siostry, czy dwóch braci, czy syn z matką, czy córka z matką, czy nie należałoby im nadać specjalnych praw też, skoro mieszkają razem? No, w ten sposób, jeżeli mieszka osoba samotna, bo mieszka sama, to czy jej się nie należą te specjalne prawa, to dlaczego ona ma być dyskryminowana wtedy? To nagle się okazuje, że specjalne prawa, które się należały rodzinie, które były tej rodzinie potrzebne rzeczywiście, bo rodzina buduje to społeczeństwo, zupełnie się zdewaluowały, bo te prawa nadaliśmy wszystkim naokoło. No to już nie są specjalne prawa, tylko są normalne prawa. No to normalne prawa to homoseksualiści już mają. Więc jeżeli chcemy wyróżnić kogoś w jakiś sposób, na przykład rodzinę, bo z punktu widzenia społecznego ta rodzina jest taka ważna, to ważne jest, żeby to rodzina miała te specjalne prawa. Rodzina. Tata, mama i dzieci. No dobrze, ale ktoś powie, nie każda rodzina ma dzieci, więc z punktu społecznego, z punktu widzenia, te prawa by się im mogły nie należeć. No oczywiście są wyjątki do każdej reguły. No, nie da się tak uchwalić prawa, żeby dotyczyło dokładnie każdej jednostki. Nie można napisać, że rodzina ma specjalne ulgi podatkowe, powiedzmy,
od momentu, jak im się urodzi pierwsze, drugie dziecko, można powiedzieć dodatkowe prawa, że rodziny wielodzietne mają dodatkowe ulgi na przykład. Natomiast chodzi w ogóle o zachętę do tego, żeby te rodziny powstawały, bo ta rodzina jest bardzo istotna, więc to prawo musi być sformułowane tak, żeby młodzi ludzie, gdy się pobiorą, byli zachęcani prawnie poprzez na przykład politykę podatkową państwa, żeby chcieli tą rodzinę wcześniej założyć. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest problem z tym, jak my traktujemy homoseksualistów. Także chrześcijanie, także katolicy. Bardzo często się spotykamy z jakimiś marszami przeciwko, demonstracjami, obrzucaniami epitetami, znakami, zakaz pedałowania i tak dalej. Jest to dla mnie nie dość, że obrzydliwe, to jest w ogóle to hipokryzja, ponieważ o ile z moralnego punktu widzenia, z punktu widzenia chrześcijanina, homoseksualizm jest grzechem, znaczy sam akt homoseksualny, nie skłonności, tylko postępowanie niemoralne jest grzechem, to nie jest to inny grzech niż jakikolwiek inny grzech. No jeżeli facet zdradza żonę albo żyje z kimś na kocią łapę, jak to się dawniej mówiło, a teraz to się nazywa, że ma partnerkę albo konkubinę, czy konkubenta i partnera, w zależności czy to jest, jeżeli to jest aktor, artysta, no to żyje z partnerką albo z partnerem. Jak to jest kryminalista w gazecie, to mówią o konkubencie i konkubinie. Na tym mniejsza o to. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że każdy grzech jest grzechem. Nadużywanie alkoholu jest grzechem. Jeżeli jesteśmy skłonni mężczyźnie proszącemu o pieniądze przed sklepem dać 5 zł, czy 2 zł, czy 50, obojętne, bo on chce sobie kupić butelkę taniego wina, a my to aprobujemy w pewnym sensie, no bo jest to społecznie akceptowane w jakiś sposób, to nie patrzmy z góry na ludzi o skłonnościach homoseksualnych. Tak jeden, jak i drugi grzeszy, tak jeden, jak i drugi powinien się zmienić i tak jednemu, jak i drugiemu my powinniśmy pomóc. Ani nie pomagamy pijakowi, dając mu parę złotych na wódkę, ani nie pomagamy homoseksualiście, wyszydzając go, śmiejąc się z niego, poniżając, obrzucając epitetami.